Fundusz Wsparcia Gmin i Powiatów pomoże lokalnym samorządom. Rekordowa kwota, blisko 39 milionów złotych, zasili gminne i powiatowe budżety. 58 podlaskich samorządów dostało wsparcie z wojewódzkiego budżetu w trzeciej edycji Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów. Na długiej liście nie zabrakło samorządów z Suwalszczyzny. Jeszcze w kwietniu do powiatu suwalskiego trafi 850 tysięcy na modernizację sieci dróg powiatowych w gminach Wiżajny, Rudka-Tartak, Raczki i Przerośl. Również na modernizację infrastruktury drogowej przeznaczone zostanie 1,5 miliona złotych przyznane miastu Suwałki, a Filipów pozyskaną dotację przeznaczy na zakup autobusu dla dzieci dowożonych do miejscowej podstawówki. Ostatnią z gmin położonych na Suwalszczyźnie, która uzyskała pomoc z wojewódzkiego budżetu, jest Augustów, w którym pozyskane środki wesprą modernizację pomostów przy wyciągu nart wodnych. Pierwsza edycja Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów, który jest autorskim pomysłem podlaskiego samorządu, miała miejsce w 2021 roku. Wówczas do 40 jednostek trafiły 22 miliony złotych. Rok później, w dwóch transzach, Sejmik przyznał 45 samorządom niemal 29 milionów. Ta edycja, jak wspomnieliśmy, jest rekordowa. Bajka z tytułem Podlaskiej Marki Konsumentów. To wyjątkowe wyróżnienie. W SMS-owym głosowaniu mającym wyłonić laureata tytułu Podlaska Marka Konsumentów, mieszkańcy województwa podlaskiego wskazali niepubliczną terapeutyczną szkołę podstawową Bajka w Suwałkach. Placówka zgarnęła 1/4 z 12 tysięcy nadesłanych SMS-ów. Bajka naprawdę jest jak z bajki. To placówka, w której uczy się blisko setka dzieci obarczonych spektrum autyzmu. Istnieje od 13 lat, a pomysł jej utworzenia zrodził się w głowach rodziców i terapeutów dzieci ze specjalnymi potrzebami. Szkołę założyli rodzice z potrzeby wsparcia swoich dzieci i zależało im bardzo na tym, żeby to była szkoła szyta na miarę, żeby ta szkoła spełniała indywidualne potrzeby uczniów, ich dzieci. Personel placówki to dzisiaj około 70 specjalistów. Pracują z dziećmi i młodzieżą od wieku wczesnodziecięcego nawet po 20-latków. Podopieczni wymagają szczególnej edukacji i szczególnych metod pracy, szczególnej cierpliwości i otwartości. I wszystko to znajdują w bajce, dlatego nikt nie ma wątpliwości, że przyznanie placówce Podlaskiej Marki Konsumentów było najlepszym z wyborów. Jesteśmy mega zadowoleni i uważam, że świętowanie jest bardzo ważnym elementem każdego miejsca i życia. I ta nagroda to była właśnie duża okazja do świętowania tego, że przez 13 lat wypracowaliśmy stworzyliśmy, może to jest lepsze słowo, o wiele lepsze słowo, piękne miejsce, bardzo ważne na mapie Podlasia, ale też całej Polski. W zwycięstwo ogromny udział wnieśli współtworzący tę społeczność rodzice i bardzo im za to dziękuję, podkreśla pani dyrektor. Ta robiąca ogromne wrażenie placówka to dzieło ich rąk, serc i potężnej determinacji. Tytuł z pewnością jest zasłużony, ale też dodał wszystkim prawdziwych skrzydeł w drodze do najważniejszego celu. My chcemy tylko, żeby nasi uczniowie mieli dobre życie. To jest jedyny efekt. A taki efekt uboczny to jest to, żeby społeczeństwo bardziej akceptowało neuroróżnorodność i w ogóle różnorodność, bo to jest bardzo ważne, żeby nie oceniać, a akceptować. Wtedy się o wiele lepiej żyje i wtedy można powiedzieć, że można mieć dobre życie, jak się akceptuje i nie ocenia. Niepubliczna terapeutyczna szkoła podstawowa Bajka w Suwałkach została również nominowana do nagrody Podlaska Marka 2022 w kategorii Marka bez barier. E-usługi ułatwią życie. Okres pandemii pokazał, że e-usługi pozwalają oszczędzić czas i bez wychodzenia z domu bezpiecznie załatwić wiele urzędowych spraw. Zarząd Województwa Podlaskiego, opierając się na tych spostrzeżeniach, postanowił kontynuować wspieranie działań rozwijających usługi online w sektorze administracji.
Mieszkańcy 9 gmin będą mogli już niebawem załatwić więcej spraw przez internet. Na wsparcie tego rodzaju rozwiązań przyznane zostało przez Zarząd Województwa 8,3 miliona złotych. Wśród podmiotów, którym przyznano dofinansowanie, znalazło się Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej GIGA w Augustowie, któremu przyznano niemal 1,8 mln złotych. Nasz wniosek konkursowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 dotyczący wdrożenia w naszej spółce systemu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną został oceniony dosyć wysoko, bo uzyskaliśmy 91 punktów na 100 możliwych i został wybrany do dofinansowania. W ramach tego projektu planujemy zrealizować działania służące rozwojowi usług elektronicznych w spółce. Celem tego projektu ma być promowanie komunikacji elektronicznej pomiędzy naszymi odbiorcami a naszą spółką. Ogółem realizacja tego projektu kosztować ma 2 600 000. Z ciepła systemowego w Augustowie korzysta około 10 tysięcy mieszkańców. Planujemy wdrożyć system odczytu i monitoringu mediów, czyli głównego naszego produktu, czyli energii cieplnej, do którego systemu również będą mieli dostęp wszyscy nasi odbiorcy. Kolejne 960 tysięcy złotych trafi do Sejneńskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej. Tutaj również wdrożony zostanie system e-usług dla mieszkańców.